jesteśmy w wózce i będę nagrywała film. I film zaczynam od nagrania smoka takiego. On jest przy ulicy Kilińskiego. Nie, Sprzymierzeńców, przepraszam. Sprzymierzeńców 35 w Ustce. Kilińskiego to jest ta, a Sprzymierzeńców to jest ta. Tak. Smok. W Ustce jest sporo domów z muru pruskiego. Bel Szachulca. Później sprawdzę, czym się różnią, ale to jest chyba mur pruski, bo szachulec to jest chyba, to chyba cegły i plus to takie belki, a mur pruski to chyba biel. Kurczę, tak. Jak coś nie tak, to później go dopiszę, że jest inaczej. O, tam w oddali również widać z muru pruskiego. No i jak widzę, są tu również takie urocze domy z pensjonatami, pensjonaty, coś mi, nie wiem, gdzieś nie idzie. Takie jak w jakichś niemieckich kurortach, tam są zawsze takie czyściutkie, kremowe, z takimi kutymi balustradami. Także możemy tu znaleźć szeroką gamę miejsc do wypoczynku. My mieszkamy w drugiej części Ustki, za słupią. To się nazywa chyba Przewłoka, ale to jest bardzo blisko portu rybackiego. I możemy kładką przejść pieszo na deptak. Dziś jesteśmy autem, bo oglądamy sobie Ustkę nie tylko nad samym morzem. Jestem na ulicy Marynarki Polskiej i ta ulica prowadzi nad morze. Myślałam, że jest deptakiem, ale jak widać, nie. To wygląda prawie jak deptak. No nic. Muszę się z tym pogodzić. Najnowsze trendy pamiątkowe z Ustki. Jesienne właściwie, no ale to w tym roku one obowiązywały. No i mnóstwo wszystkiego, po prostu mnóstwo. Dobra. To jest jakaś, nie wiem, syrenka albo w moim stylu. To mi się podobało na sklepie, nie wiem co to jest, ale fajnie. Jest tu wiele światów, światów prezentów. To już kolejny świat, który spotykam. Zajrzyjmy. O, takie z górnej półeczki. Mamy prezenciki. A tu raczej tradycja, mewy, ryby, znów ten stworek, ryby jeszcze, ryby są powiązane. W końcu nad morzem jesteśmy. Tu są ciekawe ryby. No i takie saszetki z korka. Mi się to podoba. Muszle. Ja już właśnie tradycyjnie w pierwsze pamiątki się zaopatrzyłam w sklepie odzieżowym. Kupiłam sobie bardzo fajną czarną bluzę. Oczywiście made in Italy. Cóż tam mamy? Cukiereczki, żabkę. O, i tu jest taki bar Bryza, w którym są takie zupełnie porządne ceny. Można różne zestawy obiadowe sobie tu kupić. Jeszcze ogólny rzut na ulicę, który myślałam, że jest deptakiem. Marynarki Polski.
ten dom bardzo ciekawy. Zaraz się udam do Rossmana, bo nie przywiozą sobie fajnego żelu żadnego do kąpieli. Mam paluszek. Muszę kupić sobie coś takiego energetycznego bardziej, bo mam tylko taki przeciwbakteryjny, to słaby jest, niby jest. O, tu jest ciekawy. Taki ciekawy zestawik na jesień z futerkiem. Sklep pamiątkowy. Wszystko to samo co na Helu, tylko z napisem Ustka. I to samo co w Pucku również. A tu jest taka restauracja Syrenka, w której kiedyś były rewolucje kuchenne. No i ona chyba jest zamknięta. A inne restauracje, mimo że to jest październik, są czynne. Chociaż nie, lampka się świeci to może. Zobaczmy. Wszystko jest, dobra. Poczekaj, zobaczymy, od której otwarte. Ach, to jest tylko w dniu dzisiejszym nieczynny. Bardzo dużo pamiątek, chociaż naprawdę jestem oczarowana ilością. Ja będę poszukiwała jeszcze sklepu zoologicznego, bo muszę mi kupić nowy transporter, żeby jakoś wróciła. Ponieważ swój zniszczyła, uciekła w ogóle z niego. Na szczęście już to było w samochodzie. Tu bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Tawerna portowa. Wygląda to zacnie. Ryby prosto z Ustki. Zobaczymy. No. Nieźle. Sytuacja. Pieczywo keto. To może znów powrócę do niejedzenia węgli. Będę jadła dzisiaj pieczywo keto. Kupiłam wołowinę bardzo pyszną dla Mimi, a przy okazji my sobie zrobimy tatara. No i do tego takie pieczywko. Przechodziłam raz. Za chwilę przejdę, nic nie mówiąc. Zobaczycie, jakie tam są ciastka. Bo nagram to metodem. Wstydzę się tak wchodzić i nagrywać to przez drzwi. Kraina Krata. Co to jest? A, to chyba jest reklama jakiegoś takiego zoo wiejskiego ze zwierzętami, znaczy się takim gospodarskim. Też jest dosyć malowniczo. To w dalszym ciągu jestem na trasie nad morze. Jest fajnie. Usuwać mewy. Restauracja Neptun. Apteka. Badziewona. Same atrakcyjne rzeczy. Jest pizzeria też. Możemy pizzę zjadła. To jest bardzo ciekawy obiekt. Fabryka pączków. I taki piękny domek. Nad morzem jakiś pensjonacik albo może restauracja. Zaraz to zbadamy. Fabryka pączków, zawsze mile widziana. Ciepłe pączki, hop, do rączki. Ciepłe, świeże nawet. Teraz zbadamy. Okładka, tam jest kładka. O, ta. I ona jest w tej chwili zamknięta. Pokażę wam później, jak ona się otwiera. My mieszkamy po drugiej stronie, także w tej chwili nie mam się jak przedostać do naszego lokum. Ale, tak jak wspomniałam, jesteśmy samochodem. Tak, samochód przejeżdża przez inny most, nie przez tę kładkę do uściślenia. Po drugiej stronie port, który pokazywałam w szorcie. Tu na wprost statek Pirat, który miał wystąpić w Piratach z Karaibów, ale nie zgodził się właściciel na to, żeby był zniszczony i go nie sprzedał.
do firmy. To jest bardzo też fajny budynek. Jest jakaś restauracja. Restauracja Spichlerz się nazywa. Też ciekawa uliczka. No to jest taki mniej ciekawy obiekt, ale to jest chyba jakiś kapitanat albo coś tam deseń. I za chwilę do pirata dojdą, pokażą pirata wam z boku. Tak. Dla uściślenia ten brzydki, dla uściślenia powtarzam, ten brzydki obiekt to placówka Straży Granicznej w Ustce. Piracik. A tu lecą jakieś pieśni morskie z tego statku. Czy na tym statku, a z tego statku je słyszę. Masz takie piękne. To wygląda to imponująco. Smoki. Nie wiadomo, co się jeszcze wydarzy. To jest koń. Zobaczmy tego konia. Tu widok na konia, który jest... A, jednorożec tam jest, a nie konia. Widok na jednorożca złotego. Przyniesie nam szczęście wszystkim. Testerkom i wszystkim oglądającym i subskrybującym oczywiście. Tu jeszcze może z daleka pokażę wejście do portu. Będą przybliżać. Tak wygląda. Z prawej strony... Właśnie tutaj z lewej też chodzą po tym palafronie, ale ten z prawej strony taki bardziej jest wycieczkowy, trochę jak molo. I tam jest pomnik syrenki, takiej półnagiej, no w sumie jaka by miała być. I wszyscy ją głaszczą na szczęście. Nie wiem, jakaś taka obsceniczna jest ta syrenka. Nie wiem, czy tam ma by nagrywać ją. Może, zobaczymy. Tu jest piękna latarnia morska. Byłam na niej kiedyś. Latarnia morska w Ustce, gdyby ktoś miał wątpliwości. Podziwiajmy. Tu jest początek nadmorskiego bulwaru. Ten bulwar jest bardzo fajny, ponieważ jest ponad plażą, na takim, nie na wzgórzu, na wale można powiedzieć. I cały czas, gdy się idzie mimo krzaków, to widać morze i plażę. A tu jedno z licznych wejść na plażę. Nagadałam się, oczywiście nie włączyłam. Dobra, to jest taki widok z wejścia na falochron. Rzut na plażę i na te obiekty, które są przy plaży. Wygląda to fantastycznie. Bezkres morski. Teraz i morski, i niebiański wręcz. Jeszcze raz latarnia. No super, super to wygląda. Może jeszcze tylną część syrenki przy okazji pani. Ta syrenka, nie wiem, to chyba powinien się zaczynać ta połowa rybia od pasa. Sami widzicie, że jest zimna. Na zakończenie smażalnia, w smażalni korab czy kobo jesteśmy, później fotografuję i tu mamy wspaniałe dorsze, wspaniałe po prostu, już to widać, że będą cudowne, fenomenalne. I tu jeszcze na zakończenie, właśnie na zakończenie to będzie pokazana kładka, jak się otwiera, ale na zakończenie mojego mówienia opowiem o tym, jak kiedyś, o właśnie, wiesz, Kraftwerk był czasem. Byłam na koncercie Kraftwerku. Ogólnie szaro też przybyliśmy. Mieszkaliśmy nad jeziorem Gardno i najpierw pojechaliśmy do Poddąbia, tam do rowów. I w tym Poddąbiu się straszliwie wywaliłam. Miałam całe ogromnego strupa na kolanie i zdewastowany telefon. I na drugi dzień przyjechaliśmy do Ustki, żeby sobie jeszcze przed koncertem obejrzeć port w Ustce. Wyszliśmy z samochodu, stał na parkingu i tu właśnie podążałam uśmiechnięta do portu i takim czymś. To są takie lampki,
które oświetlają tu wieczorem ten placyk. O takie coś się potknęłam. Zdarłam strupa. Także krew się lała z kolana. Omal nie straciłam zębów. Tak miałam, wydawało mi się trochę poruszone i czerwony czubek nosa, bo można powiedzieć, że podparłam się prawie że nosem. Najgorsze w tym wszystkim to były takie dwie panie, które chciały mi pomagać i mnie podnosić, a ja chciałam sobie spokojnie posiedzieć w bólu i żeby sobie poszły i bardzo brzydko się wyraziłam do Mieczysława, powiedziałam, żeby im powiedział, żeby one sobie, żeby się czym prędzej oddaliły, co niezwłocznie uczyniły. Pa, pa.